Dzisiaj śniadanie mistrzów, tak się z wami witam. No powiem wam, że płynęłam dzisiaj z tym śniadaniem, jest bardzo konkretne i wygląda przepysznie. Zaczął się sezon na szparagi, jajeczko, papryczka, domowy bajgielek. Będę robić w tym tygodniu bajgle znowu, więc może wam pokażę i podzielę się przepisem, bo wychodzą naprawdę przepyszne. Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym vlogu. Ja już przy komputerze, ja i moja brew. No, powiem wam, że henna pudrowa nie jest dla mnie, niestety. Patrzę się tak w podgląd, no bo te brwi są strasznie graficzne i ja zazwyczaj jak idę na regulację czy na jakiś zabieg na brwi, to robię farbkę, laminację i regulację, ale dziewczyna, do której chodziłam, wróciła na Ukrainę i trochę jestem, tak wiecie, z niczym zostawiona. No i ostatnio spróbowałam czegoś nowego, czyli właśnie henny pudrowej. I wydaje mi się, że to jest za bardzo graficzny wygląd do mojej twarzy. Chyba przyzwyczaiłam się do takich brwi bardziej naturalnych i takich, wiecie, zaczesanych do góry. Chociaż ja te tutaj próbowałam zaczesać do góry jakoś na żel, ale one są tak jak po prostu od linijki i ciężko jest cokolwiek z nimi zrobić. Chyba są trochę za mocne. Mam też przed sobą ogromny dokument odnośnie filmu o Lublinie, bo stwierdziłam, że zrobię to. Już teraz wiem, że trzeba to podzielić na dwa segmenty, czyli taki gastroprzewodnik i przewodnik na zasadzie co zobaczyć, jakie miejsca, bo jest tego po prostu bardzo dużo. I wczoraj siedziałyśmy z moją siostrą i robiłyśmy przegląd tego, co wypisałyście na Instagramie, przegląd miejsc, które my znamy, gdzieś tam popytałyśmy po znajomych, co polecają i mam bardzo dużo knajp. Naprawdę bardzo Lublin pod tym kątem się rozwinął i wiadomo, że najczęściej chodzi się do jakiejś takiej, ma się, nie wiem, dwie, trzy swoje ulubione, ale jakby się tak przypatrzeć i cofnąć, wiecie, wstecz pamięcią, to tych miejsc w Lublinie jest bardzo dużo, więc taki mam plan na ten film, żeby zrobić taki właśnie gastroprzewodnik oraz taki przewodnik, nie wiem, jakieś takie fajne, interesujące miejsca, które warto odkąd zobaczyć. Działam z czytnikiem od kilku miesięcy, to przeczytałam już wszystkie booki, które miałam odłożone w folderze na kompie, tak wiecie, na kiedyś. I one leżały tam miesiącami, zerknięte powiedzmy, tylko wiecie, tak kilka stron zobaczonych, a reszta po prostu odłożona na później i ja finalnie do tych booków nigdy nie wracałam. No ale kilka miesięcy temu kupiłam sobie Kindle'a. Ja się zdecydowałam na ten model Paperwhite 10 ze względu na podświetlenie. No i właśnie dzisiaj kończę ostatniego e-booka, to jest e-book Dr. Lifestyle o jedzeniu. Bardzo duży, bo on jest objętościowo, ma dużo stron, więc ja tak go na raty czytałam, ale to jest, słuchajcie, książka fenomenalna, jeżeli chodzi o żywienie. To mam plan właśnie podpiąć się pod Legimi. Wydaje mi się, że to wygląda w ten sam sposób, w sensie podpinamy się na kabel i po prostu rzucamy na Kindle e-booki. Natomiast jeżeli korzystacie z Legimi, to dajcie znać. No, na Instagramie bardzo dziewczyny polecały właśnie ten sposób, żeby stamtąd brać książki, że bardzo im się sprawdza, więc ja też zdecydowałam się właśnie na Legimi. A co do samego Kindla, mam go już kilka miesięcy i powiem wam, że jestem bardzo zadowolona, nie widzę na ten moment minusów. Bardzo podoba mi się ta opcja podświetlania, bo możecie tutaj zmieniać jasność tego czytnika, rozjaśniać, też sobie regulować, jeżeli chodzi o ciepło. Nawet jak usypiam dzieci na przykład i one są już w takiej fazie, wiecie, że już tam odpływają, a ja muszę jeszcze te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut z nimi poleżeć, żeby twardo usnęły, to sobie tego e-booka wyciągam i zamiast scrollować czy patrzeć się w sufit, korzystam i czytam książki, tym bardziej, że tutaj naprawdę można wyciszyć ten ekran i on nie jest taki rażący jak w przypadku telefonu, no bo to też jest innego rodzaju ekran. Są psy, które lubią się, nie wiem, kąpać, które lubią kopać dołki. A kogoś jest przykładem psa gryzącego. On wszystko do tej pory, już jest dorosłym psem, gryzie. Jak widzicie, doniczka mu przeszkadzała. No i doniczki w ciągu kilku sekund już nie ma. Już nawet nie będę do ciebie szła, bo to po prostu jest na marne. Moi kochani, poznajcie Krystynę. Przywitaj się, Krystynka. Dojrzałam do tego, żeby mieć palmę w domu. Nie wiem, jak to się skończy, bo to chyba nie jest najłatwiejsza sprawa, żeby utrzymać ją w takim pięknym stanie. Ale kupiłam w Ikei za chyba stówkę. Stówkę z kawałkiem. No i będziemy ją przesadzać. Miałam w garażu
przez dłuższy czas. Takie specjalne... O Jezu. No nie jest to popcorn solony. Miałam na myśli... Boże. Takie specjalne podłoże do palm. To jest... specjalne podłoże kupione na zielonym parapecie. To jest strona, z której zawsze ja zamawiam rzeczy do kwiatków. I to jest takie podłoże, które podobno lubią palmy. Trochę mnie to przeraża, żeby włożyć tutaj całościowo palmę. Więc pomyślałam, że może po prostu wymieszam z czymś takim. Bo jakoś tak mnie trochę przeraża to, bo to są takie kamyczki. No nie wiem, podobno woda ma być, w sensie podłoże i ziemia ma być bardzo mocno przepuszczalna dla palmy. Z tego, co czytałam, palmy lubią wilgotne powietrze, ale czasami samo zraszanie nie pomaga i trzeba na przykład postawić ją obok nawilżacza powietrza. Ogólnie lubią po prostu no, mokre powietrze, tak to ujmijmy. No zobaczymy, ale bardzo ładny okaz udało mi się znaleźć. Już tutaj nawet, zobaczcie, ma nowe, tylko nowych pędów nie wolno dotykać, więc łapy precz. Moja pierwsza myśl dzisiaj to była taka, żeby właśnie wyskoczyć od razu z samego rana z kokosem na spacer, bo jest przepięknie, po prostu jakby wszystko tonęło w tej zieleni i nie wiem, czy słyszycie ten śpiew ptaków, no ale jest cudnie. Ja po prostu tak wypoczywam w takich warunkach, że to jest coś niesamowitego. I w ogóle właśnie wczoraj chyba czytałam wieczorem taki artykuł o romantyzowaniu codzienności. Głównie chodziło o to, że jeżeli troszeczkę dorobimy sobie, tak mówiąc w skrócie, dorobimy sobie trochę filozofii do tych takich codziennych, prostych momentów, czyli trochę tą rzeczywistość tak podkręcimy, to w ogóle wpływa to w dużym stopniu na to, jak wdzięczni jesteśmy nawet za takie codzienne życie. I muszę wam powiedzieć, że coś w tym musi być, bo nawet wypita kawa w ulubionym kubku na tarasie, w promieniach słonecznych, czy taki spacer, ale wiecie, taki spacer... Nie w pośpiechu, tylko z takim spokojem, żeby właśnie napatrzeć się na tą zieleń, zobaczyć, jak to wszystko pięknie wygląda. To daje dużo więcej, nie wiem, jakiegoś takiego spokoju. Spokoju jest, żeby w takiej zwykłej codzienności, siedząc i jedząc cebularza i popijając go herbatą, znaleźć szczęście. Bo większość naszego życia to są takie proste momenty, to jest proza życia. I w tym trzeba znaleźć szczęście, na swój sposób oczywiście. I wtedy mam wrażenie... To osiągnięcie takiego spokoju i takiego wewnętrznego stanu harmonii jest dużo bardziej możliwe. Nie wiem, co tutaj się zadziało, czy wiem, co się zadziało, ale wygląda jak jakieś jedno wielkie włamanie. Ale nakręciłam właśnie fajną rolkę z wiosennymi stylizacjami, więc jak nie śledzicie nas na Instagramie jeszcze, to zachęcam. Tutaj wam rzucę, naprawdę wyszła bardzo spoko. I jak sobie dzisiaj tak kręciłam, bo w zasadzie cały dzień mi zajęło robienie tych rzeczy na Instagrama, to tak przy okazji takiego luźnego vloga stwierdziłam, że zapytam was po prostu, wprost, czy dla was tak jakby jest jakakolwiek różnica w tym, że na przykład publikujemy na Instagramie to samo, co na YouTubie? Czy powinno być tak, że na Instagramie jest całkowicie coś innego, a na YouTubie jest całkowicie coś innego? Bo ja muszę wam powiedzieć, że czasami po prostu tak nie ogarniam do końca, jak powinno być i jak widzom, odbiorcom lepiej się to ogląda. Czy lubią taki podział, że na przykład na YouTubie jest całkiem coś innego? Wiem już, że lubicie bardzo vlogi, więc tak jakby na tym się skupiam. Ale też może ktoś potem wchodzi na Instagram i stwierdza, że to już było na YouTubie, więc nuda. I tak, wiecie, próbuję to ogarnąć, bo dzisiaj na przykład cały dzień poświęciłam tylko na robienie rzeczy na profil nasz na Instagramie, a nie na YouTuba, no bo stwierdziłam, że to się będzie wszystko dublować. Ale z drugiej strony może są osoby, które na przykład oglądają tylko filmy, a na Instagramie jednak nie siedzą. Dajcie mi znać, bo ja już... Głupieję totalnie, nie wiem do końca, co jest taką najlepszą opcją. Okej, stwierdziłam, że dzisiaj na obiad biorę się za szparagi. Mam tutaj te, które mi zostały w lodówce. Mam zamiar je pokroić w mniejsze kawałki i zrobić jakiś bardzo dobry makaron ze szparagami. Znalazłam fajny przepis na taki sos cytrynowo,
pistacjowy, ale pistacji nie mam, więc będzie sam cytrynowy, ale szparagi w makaronie. Jeszcze mam nadzieję, że mam mascarpone w lodówce, więc dodam do tego jeszcze mascarpone i będzie miód. A tutaj cudo, czyli malinowe pomidorki pierwsze w tym roku. Będę je jadł. No, muszę wam powiedzieć, że jest przecudownie i jesteśmy na takim naprawdę długim spacerze. Ptaki śpiewają, jest cudne słoneczko i ja sobie obiecałam, że tak jak ja pamiętam za dzieciaka, uwielbiałam zawsze spędzać, jak było tak ciepło, dużo czasu na zewnątrz. Chociażby, nie wiem, jedząc drożdżówkę i przeglądając swoje karteczki w segregatorze. Nie wiem, czy pamiętacie te karteczki, na pewno pamiętacie. Tak samo staram się, żeby spędzać czas z dziećmi, właśnie jak najwięcej czasu na dworze, bo teraz mamy prawie już, słuchajcie, 17:30, a pogoda jest fantastyczna i mam nadzieję, że miło spędzimy ten czas, naładujemy baterie słoneczne i będzie dużo zabawy. Na razie jest błoto grane. Kto to jest? Kto to jest? Bajek! A to nie jest jakiś hrabąszcz? Tak jest! Jak się nazywasz? Oj! I zawsze ta sama śpiewka. Najpierw się nabierze rzeczy, a potem matka nosi i dźwiga. Ale już tak śmiechem żartem, ale ta Scott & Ride jest naprawdę super. Jako jeździk teraz my wykorzystujemy, ale później do jeżdżenia jako hulajnoga to jest naprawdę super rzecz. Bardzo się cieszę, że mamy, bo syn naprawdę korzysta praktycznie cały czas. Hello, hello, dzień dobry. Zaczynam właśnie, słuchajcie, dzień, który miał wyglądać odrobinę inaczej, ale się trochę pozmieniało, więc muszę zmienić trochę plany. Jestem świeżo po takim spłukaniu samoopalacza, bo wczoraj sobie robiłam opalanie i mimo, że tu jest bardzo jasno w łazience, to mam nadzieję, że widać bardzo ładny i taki delikatny odcień brązu. I to był ten samoopalacz. Uważam, drogi Reiny, najlepszy. Wygląda z bliska tak. I tak jak mówiłam, uważam, że to jest najlepszy drogeryjny. Mówię o drogeryjnym samoopalaczu. Ja mam ten taki najciemniejszy odcień, bo to jest ten The Darkest i żółty napis. Marka Bitan, dostępna w Rossmanie. A jeżeli chodzi o takie przygotowanie przed samoopalaczem, to ja zawsze robię dwie rzeczy. Depilację mam z głowy, no bo jestem po laserowej, więc nie mam z tym problemu. Ale musi wjechać dobry peeling, więc w tym celu najzwyklejsza rękawica do peelingu z Rossmana z płynem czy żelem do kąpieli. Sprawdzi się genialnie, tylko robimy taki konkretny peeling. A jeżeli nie, no to jakiś po prostu taki peeling. Tylko najważniejsze, żeby nie zostawiał takiej tłustej, oleistej powłoki. Więc to robimy po prysznic, w sensie pod prysznicem. I później, bezpośrednio przed nałożeniem samoopalacza, ja zawsze na miejsca takie bardzo przesuszone, czyli stopy, kolana, łokcie. Ja mam też okolice dekoltu. Nakładam jakiś bardzo dobry nawilżający balsam. Może to być taki, o ten akurat używam dla dzieci, jest bardzo dobry. Taka duża butla. Może być to fizjożel, tylko ten jest taki bardziej o lekkiej konsystencji. Nakładamy to, czekamy chwilę, aż wszystko się wchłonie i dopiero aplikujemy samoopalacz. Taką rękawicę mam. Mam też rękawicę jakieś za jakieś grosze, różnych marek, ale jakoś nie ma dla mnie to większego znaczenia. Najważniejsze tylko, żeby tutaj była ta powłoka taka, żeby nie barwiła wam rąk. No i nakładamy ten samoopalacz i później, żeby nie mieć zacieków na dłoniach, tak jak widzicie, mi te dłonie całkiem spoko wyszły, nakładamy, czyścimy wewnętrzną część dłoni chusteczką i nakładamy na stopy i na dłonie również balsam. Czyli tak jakby kremem jeszcze wsmarowujemy ten samoopalacz, żeby nie było żadnych zacieków i linii. I tak wygląda ta cała samoopalająca rutyna, którą ja robię. Sprawdza mi się super, bardzo prosta. Po tylu latach uprościłam ją do minimum, ale naprawdę sprawdza się super. Thank you.
Jestem już w domu. Kawka mrożona, jak widzieliście wcześniej, w promieniach słońca zrobiona. Najprostsza, espresso, do tego troszeczkę syropu klonowego albo czegoś słodkiego. Zalewamy to wszystko mlekiem roślinnym czy zwykłym. Kostki lodu uwielbiam. Dla mnie w ogóle kawa mrożona musi być mocna, nie może być taka, wiecie, taka lurka z mlekiem, tylko tam musi być wyczuwalna dawka kawy. Dobrze, moi drodzy, będziemy robić bajgle. Rzucałam na Instagramie jakiś czas temu właśnie bajgle i duża część z Was pisała, że wyglądają bardzo apetycznie, więc stwierdziłam, że dzisiaj z racji tego, że znowu robię, bo wiecie jak to jest, jak jedzie się gdzieś do rodziny na jakąś imprezę, a tak się okazuje, że mam w najbliższym czasie, to każdy mówi, no przyniosłaś już raz, to byś przyniosła jeszcze raz, w sensie jak zrobicie coś dobrego i wszystkim posmakuje, no to tak już później jest, wiecie, przypisana do Was rola, żeby przynosić to zawsze, więc ja robię znowu bajgle, ale naprawdę wychodzą bardzo dobre. Na imprezę, do grilla, na śniadanie. Ja w ogóle zaczęłam, powiem Wam szczerze, bardziej lubić bajgle, jeżeli chodzi o pieczywo, niż zwykłe bułki. I ten przepis, który mam, uważam, że jest naprawdę świetny. To jest w ogóle przepis lidlomiksowy, w sensie ciasto się tam wyrabia. I sam przepis na to ciasto jest bardzo prosty. W zasadzie na samym początku rozrabiamy w letniej wodzie cukier, 2 łyżki cukru trzcinowego, brązowego. Do tego wsypujecie 0,5 kostki drożdży, to jest około 20-21 gram. I to wszystko bełta się. Chwilę czekamy, aż wyrośnie. Do tego dodajemy chyba 500 gram mąki. Wyrabia Lidlomix ciasto. I później czekamy, aż to ciasto wyrośnie, około godziny, więc to troszeczkę trwa. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że właśnie dlatego ja Lidlomixa lubię. Przez to, że to jest naprawdę super pomocnik, jeżeli chodzi o robienie pieczywa. Przyznaję, że tak z czasem, ja już mam go któryś rok, wiecie, tak trochę słabnie ta ekscytacja i tak już się nie gotuje tych wszystkich takich wymyślnych dań, bo jakoś tak odruchowo człowiek sięga po deskę do krojenia i kroi, ale w przypadku robienia pieczywa, zagniatania ciasta, ubijania, czyli takich trochę bardziej chodzi mi o pieczenie, to naprawdę jest super pomocny i tutaj... nie mam się co przyczepiać. Więc szybko wstawię to ciasto. A drugi plan jest taki, żeby zrobić ciasto z rabarbarem. Mam taki fajny przepis na takie klasycznego gniciucha, na takie klasyczne ciasto drożdżowe z kruszonką, ale nie będzie to wersja z owocami, z truskawkami czy z malinami, tylko wersja z rabarbarem, bo kupiłam rabarbar... I jakoś tak stwierdziłam, że to jest ten moment, żeby jeszcze ciasto zrobić na wspomnianą... okazję rodzinną. Mam nadzieję, że wyjdzie i że wszystkim posmakuje, bo z rabarbarem jeszcze nigdy nie robiłam. Dobra, zabieram się zrobienie ciasta, w sensie Lilusia poproszę. To ugniecie mi szybko ciasto na bajgle, a ja zabiorę się za przygotowanie ciasta drożdżowego. No, muszę Wam powiedzieć, że tutaj coś... To ciasto aż za bardzo wyrosło. To jest ciasto na bajgle. Muszę je zaraz zagnieść jeszcze raz, podzielić na 8 kulek, bo będzie z tego ciasta 8 bułeczek. Ale wyrosło pięknie, więc przygotuję sobie blaszkę i będziemy rozdzielać na kuleczki. Mamy duży garnek, będziemy to teraz, wodę w sensie, gotować na maksa. Garnek 9 litrów, taki typowo rosołowy, z Ikei, bardzo polecam, dobrze jest mieć taki jeden wielki w domu. Dobra, 2 łyżki miodu. Drodzy, co będziemy teraz robić? Będziemy obgotowywać te bajgle po minutkę na jedną i na drugą stronę i później posypywać je sezamem, makiem. Pieczemy w 220 stopniach góra-dół przez 20 minut. Ustawiamy już sobie czas. Ścierka, jak zawsze, w każdym polskim domu.
Dobra, bajgle już się pieką, rosną jak na drożdżach. Dobry żarcik. Bierzemy się za ciasto drożdżowe z rabarbarem. To jest w ogóle najprostszy przepis, jaki tylko może być. Zaczniemy od tego, żeby do miski wsypać mąkę i proszek do pieczenia, przesiać to wszystko. A więc wkładamy, wsypujemy do miseczki 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Aby mi starczyło. Oh my god! Co ja chyba zrobiłam? I 2 szklanki mąki. Jaką ja mam mąkę? O, mam! Czy to będzie z dobrym efektem, czy nie, ale nie będę w tym momencie ważyć. Po prostu będą to 2 szklanki mąki. I to wszystko przesiejemy razem z proszkiem do pieczenia i zostawimy w miseczce. Dobrze, moi drodzy, teraz będziemy ubijać cukier. Pół szklanki, to jest około 150 gram i 5 jajek od szczęśliwej kury. Ja będę oczywiście używać Lidlo Mixa, wszystko tylko z nakładką tą taką ubijającą. Teraz, moi drodzy, do naszego miksera, w sensie ja do Lidlo Mixa, który już tak troszeczkę delikatnie chodzi, będę wlewać ostudzone masło 200 gram, cała kostka. Tylko tak stopniowo, delikatnie. Jak ta masa się zważy, to się nic nie dzieje. Najważniejsze, żeby się nie zważyła za bardzo. Więc to masło powinno być też odrobinkę wystudzone. No i teraz do tej masy będziemy dodawać tą naszą mieszankę mąki i proszku do pieczenia i miksujemy sekundeczkę, chwileczkę, żeby nie przebić tego ciasta, bo wtedy nie będzie to... No, efektu nie będzie, więc... Dobra, wkładamy nasze ciacho, bajgielki już są. Będzie pyszne, mam wrażenie. Dobra. 180 stopni. Przez ile? Czekajcie. Do 50 minut. Musimy zrobić próbę patyka. I zobaczymy po 50 minutach. Potem troszeczkę uchylamy drzwiczki. I powinno być wszystko gitarka. Muszę iść posprzątać najgorsza część gotowania i pieczenia. Jak dla mnie to nie ma nic lepszego niż takie świeże pieczywko z masełkiem. Cudownym akcentem, moi drodzy, będziemy kończyć tego vloga. Bardzo dziękuję Wam za te kilkanaście, nawet kilkadziesiąt pewnie, minut razem. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało. Widzimy się w kolejnych filmach i do zobaczenia. Pa.